Ja zobaczyłem, co to jest brak miłości. Zobaczyłem, że życie właściwie jest bez sensu. Moje własne życie. I tam nad morzem, kiedy mieszkałem, próbowałem 3 razy popełnić samobójstwo. Spędziłem rok biorąc narkotyki. A w końcu postanowiłem zerwać ze wszystkim, z rodziną, z domem i uciekłem z domu. Miałem 18 lat wówczas. Uciekłem z domu, gdzieś wewnątrz w sercu miałem pragnienie, żeby przeżyć. I uciekłem do wojska. W wojsku poznałem moją żonę. I kiedy poznałem moją żonę, to 2 tygodnie później zapytałem się, czy zostanie moją żoną. I ona się zgodziła. Bo to był najtrudniejszy moment w moim życiu, pamiętam. Ja nie chodziłem do kościoła i tak dalej, ale nie byłem wyznania katolickiego, ani nawet ewangelickiego. Moja babcia chodziła kiedyś na Przepińskiego. Do kościoła, wtedy był Kościół Zjednoczony, Kościół Ewangeliczny, czyli jakoś tak się nazywał. ZKF, w każdym razie. I ja nie mogłem mojej żonie jakoś powiedzieć katoliczce: słuchaj, ale ja jestem widnowierca. Jak to z tym ślubem będzie? I pewnego dnia powiedziałem: wiesz, ale ja nie jestem katolikiem. Ja chcę ci pokazać kościół, do którego ja powinienem chodzić. I my pojechaliśmy do Gdańska. I ona zobaczyła. I wiecie, co zrobiła? Oddała życie Jezusowi. W tym kościele. Po prostu jakiś był pastor, nie wiem kto, mówił, że są może ludzie, którzy nie oddali życie Jezusowi. I ona podniosła rękę, ona oddała życie Jezusowi. I to był mój powrót do Boga. To było moje zawrócenie z drogi. I tak życie się potoczyło, że w 1991 roku wróciłem do Cieszyna. Zacząłem tutaj pracować, zacząłem chodzić do kościoła Eli. Ale jak to w życiu bywa, gdzieś się zgubiłem znowu. Mam taką tendencję do gubienia się. Miałem i zgubiłem się znowu. I przez 7 lat nie chodziłem nigdzie do kościoła. I przyszedł taki moment w moim życiu, że postanowiłem po raz ostatni odebrać całe życie. Przygotowałem wszystko. I mówię: Boże, jeżeli Ty jesteś, to mi pomożesz. Był taki moment, kiedy ja zostawiłem moją rodzinę, moją żonę, trójkę dzieci, odszedłem. Mieszkałem w pracy. I postanowiłem z sobą skończyć, ponieważ straciłem wszystko, co mi dało. Dokładnie wszystko. Dom, rodzinę, dzieci, nadzieje, wszystko po kolei. Napisałem do mojego kuzyna, który jest pastorem w Gdyni, SMS-a, żeby mi pomógł, albo się modlił. I dałem mu 15 minut, to była 3 noc. A wiecie, co się stało? Ten SMS nigdy nie dotarł do niego, ponieważ on już nie miał tego numeru telefonu. A ja nie utrzymywałem z nim kontaktów, więc nie miałem nowego. Ale ja zasnąłem. Po prostu w ciągu tych 15 minut zasnąłem. I kiedy rano się obudziłem, właśnie w sklepie, w pracy, byłem spóźniony. Kiedy otworzyłem drzwi, w drzwiach stał człowiek, który 8 lat wcześniej był w moim domu i on się tam stawiał pierwsze kroki po nawróceniu do mojego domu. I on mówi: dzisiaj o 3 nocy się obudziłem i odczułem w swoim sercu, że mam się o Ciebie modlić, że coś się stało. Moje nogi się ugięły wówczas, ja widziałem, że jest Bóg. I powiedziałem: Boże, ja chcę Tobie służyć, koniec tego mojego życia. Rzeczywiście odebrałem sobie życie, to stare. Rozpocząłem nowe. Bóg dał mi nowe życie. Dzisiaj mogę być z Wami. To był bardzo szybki kurs życia z Bogiem, bardzo szybka moja droga. Dzisiaj mogę być pastorem niewielkiego zboru tu w Cieszynie. Mogę pracować dla Boga, mogę również usługiwać w różnych miejscach, czy w ośrodkach dla osób uzależnionych, czy u nas w zborze, czy w innych kościołach, jak jest taka możliwość. Dziś chcę dzielić się z Wami Bożym Słowem i chcę również powiedzieć o tym, jak wierzę ja, co Bóg włożył w moje serce. To jest wspaniała rzecz, że jesteście tutaj. Wspaniale śpiewacie. Naprawdę jestem wielce zbudowany. Każdy kościół inaczej śpiewa, uwielbia, a Wasz kościół, tak to nazwę, nie bójcie się nazywać siebie, że jesteście kościołem. Należycie do ciała Bożego, do Chrystusa, więc
Nie bójcie się tego określenia o sobie. Naprawdę wspaniale, wspaniały czas dla mnie. Ja bardzo kocham muzykę, bardzo lubię. Sam grywam i jest to super. Wybaczcie nasze potknięcia, nasze błędy. Jesteście profesjonaliści. Nie ma błędów tutaj. To, że czasem gdzieś zawodzimy, serce nie zawodzi, wtedy nie ma błędu. Bóg nie patrzy na to, jak gramy, bo kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że Bóg miał patrzeć, jak gramy. On, który stworzył muzykę, to w ogóle by nie mógł słuchać nawet Pavarottiego. On patrzy na serca, które grają jego muzykę, którą on stworzył. I to jest najważniejsza rzecz. Mój kochani, po raz kolejny zdarzyło się w moim życiu coś takiego, że wtedy, kiedy mam gdzieś usługiwać, to diabeł się bardzo sprzeciwia i tak stało się również dzisiaj. Wtedy, kiedy otworzyłem moją Biblię, aby przygotować się do słowa na dzisiaj, aby słuchać Boga, co do mnie mówi, bo ja nie lubię gotowców takich, że przygotowany mam coś pół roku temu i na okazję będę głosił. Ja jestem człowiekiem, który lubi słuchać, co Bóg mówi na dany dzień. Zadzwonił telefon i okazało się, że moja córka znowu ma problem zdrowotny, musiałem lecieć do szpitala z nią i tak właściwie prosto z tego kółka, że jestem tutaj, ale Bóg coś włożył w moje serce właśnie podczas tego umawiania, podczas tego czasu, kiedy tu mieliśmy. Wybaczcie, że nie śpiewałem pełną pieśnią z wami. My kochani, jeżeli macie Biblię, otwórzcie Ewangelię Mateusza. Otwórzcie 11 rozdział. Każdy z nas, kto chodzi na religię, czy chodzi do kościoła, czy przychodzi na te spotkania, tutaj zna taką postać jak Jan Chrzciciel, prawda? Wszyscy znamy Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to był taki człowiek, który zostawił wszystko i zaczął służyć Bogu. On zwiastował przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. I on mówi, gotujcie drogę pańską. I on chrzcił ludzi. On robił coś, co było symbolem dla świata, że ludzie pozbywają się swojej natury. I ten Jan był bardzo znienawidzony przez tamten czas. I kiedy znalazł się w więzieniu, doszły go słuchy, że wypełnia się to, po co on przyszedł. Przeczytajmy od drugiego wersetu. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus mu odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Do tego miejsca. Moi kochani, Jan Chrzciciel został posłany przez Boga, aby zwiastować o Mesjaszu. Aby przygotowywać jego drogę i aby mówić ludziom, że musicie spojrzeć na swoje życie inaczej. I ten sam Jan, będąc w więzieniu, będąc w takim dość poważnym ucisku, wysyła swoich uczniów i pyta Jezusa: czy jesteś Ty? Czyżby Jan nie wiedział? Jan wiedział doskonale. Ja wiem o tym, że Jan wiedział doskonale. Ale służyło to po to, aby świadectwo o Jezusie było powiedziane do końca. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogi zwiastowana jest Ewangelia. Wiecie, kiedy ja czytam w Piśmie Świętym słowo ubogi, to wyobrażam sobie, tak jak większość ludzi, kogoś, kto nic nie ma. To nie ma renty, albo ma mizerną, to mieszka w socjalnym mieszkaniu lub jeszcze dalej, albo się tuła. My sobie tak wyobrażamy ubogich. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę zupełnie na inny aspekt tego spojrzenia. Ubodzy w tamtym czasie to byli ludzie, którzy nie do końca mogli dostać się do świątyni. Oni siedzieli w przysionkach. Taki był przysionek salomonowy, w którym było wiele chorych osób chromych. I oni nie mogli właściwie być gdzieś tam w miejscu, gdzie czytano księgi. I tak naprawdę Jezus mówił o ubogich, mówił o tych, którzy nie mogą słuchać Ewangelii, albo do nich w jakiś sposób nie dociera.
A tutaj zdarzyło się coś niesamowitego. Jezus nie siedział w kościele, w synagodze, w swoim jakimś pięknym ubranku. Jezus nie siedział w miejscu, w którym byli tylko sami święci i ci, którzy służą w kościele. On nie siedział wśród świeczników i dzwonków, ale on wyszedł do ludzi. On spacerował przez Samarię, przez Judeę i dotykał ludzkich problemów. On dotykał ludzkich problemów. On nie zamknął się w czterech ścianach świątyni i nie mówił: o, jak Boże, jak ja Cię uwielbiam. Ale on zostawił te mury i wyszedł, dotykając ludzkich problemów. Dlatego Jezus odpowiedział Janowi: słuchaj, zobacz, co się dzieje. Ludzie chorzy są uzdrawiani. Zobacz, trędowaci są oczyszczani. Ja chciałbym, żebyście, bo choroba to wiadomo. Dlaczego jest napisane, że chorzy są uzdrawiani, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą? To jest ciekawa rzecz. Ciekawa gra słów. Bo tak rzeczywiście było. Ale ślepi odzyskują wzrok, to znaczy ci, którzy nie widzą. Ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli troszeczkę inaczej. Nie patrzmy na to, że nie widzimy okna, czy obrazu, czy czegokolwiek. Ale nie widzimy przyszłość, nie widzimy nadziei. Jezus przechodził przez ziemię i otwierał oczy. Oprócz tych oczu fizycznych, otwierał duchowe oczy narodu. Kiedy Jezus przechodził przez tą ziemię, on dotykał ludzi chromych, takich, którzy nie mogą chodzić, którzy nie mogą pójść. Wiecie, ludzie chromi, to z reguły są tacy ludzie, którzy nie idą tam, gdzie chcą, ale tam, gdzie ich prowadzą. Po prostu. Trzeba ich zaprowadzić. Trudno im się wspiąć na jakieś miejsce. Trzeba im pomóc. Jezus mówi: ludzie, którzy samodzielnie nie mogą dokądś pójść, są uzdrawiani w taki sposób, że oni mogą iść. I dalej. Trędowaci zostają oczyszczeni. Wiecie, to jest najpiękniejsze słowo, jakie można przeczytać w Biblii. Trąd był chorobą, która dyskryminowała człowieka w społeczeństwie. Trąd był taką dolegliwością, że trzeba było człowieka usunąć poza teren miasta, wsi. Oni mieszkali w jaskiniach, oni mieszkali gdzieś w miejscu, gdzie rzucano im z daleka jedzenie. I to byli ludzie, którzy byli całkowicie na marginesie społeczeństwa. Przecież ci ludzie najczęściej nikomu nic nie zrobili. To byli normalni ludzie, często bardzo dobrzy w sercu, ale społeczeństwo ich odsuwało ze względu na to, że byli chorzy. Jezus powiada: trędowaci zostają oczyszczeni. To znaczy, że przejście Jezusa przez ten teren spowodowało, że to, co zostało przez świat odsunięte na margines społeczeństwa, jest przywracane z powrotem. Jezus nie bał się wejść do trędowatych i powiedzieć: jesteście uzdrowieni. On się nie bał. On tam wchodził. Dalsza część. Głusi słyszy. Wiecie, chodziłem wiele lat do kościoła. Babcia mnie prowadziła, jak byłem dzieckiem. Chodziłem na szkółkę niedzielną. Siedziałem w ławce z pastorem Januszem Cieplikiem i z paroma innymi ludźmi, którzy gdzieś tam coś robią, na szkółce niedzielnej. No i mówili. I opowiadali historyjki. I dzieciako Mikołaj, taka starsza pani już w tej chwili, robiła takie rzeczy, takie rysunki, przybijała szpilkami, ja to wszystko pamiętam. Wspaniale mówili. To były cudowne historie. Ja mógłbym je opowiadać, ale ja ich nie słyszałem. Ucho mojego życia ich nie słyszało. Dla mnie to były tylko historie, kolejny komiks. Teraz są filmy, więc kolejny film, science fiction polega. Ale kiedy Jezus przechodził przez ziemię, ludzie zaczynali słyszeć słowa Ewangelii. To, co one tak naprawdę mówią. Ludzie zaczęli rozumieć Boże Słowo. Oni zaczęli słyszeć to, co do nich się mówi. I dalej. Umarli są wskrzeszani. Wiecie, bardzo często ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że są umarli. Wiecie, wtedy, kiedy była ta noc, to był marzec,
Kiedy ja o 3 w nocy mówię: Boże, masz 15 minut, ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jestem martwy. Ja byłem martwy. Ja nie żyłem dla tego, do czego Bóg mnie powołał i stworzył. Ludzie w świecie dookoła nie widzą tego, że są martwi. Nie ma w nich Bożego życia. Tego czegoś, co Bóg daje, rozpala i powoduje, że ludzie żyją. I tacy ludzie byli w Samarii, tacy ludzie byli w Judei, tacy ludzie byli w ówczesnym Izraelu czy Jerozolimie. Oni, kiedy myśleli o Mesjaszu, to oni myśleli, że przyjdzie przywódca polityczny, nowy zastąpi Kaczyńskiego i będzie fajnie. Oni tak patrzyli. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, oni mówili: Hosanna królowi Dawidowemu, i wcale nie myśleli o tym, że to przyjdzie Mesjasz duchowy, wybawca, ale że to przyjdzie król Izraela i Heroda wywalą, Poncjusza Piłata też, Cezar pewno polegnie, bo będzie od razu super. I oni patrzyli tylko w taki sposób. Oni byli martwi, oni nie widzieli tego, że jest przyszłość. Naród, słuchajcie, naród, który od zarania dziejów, od powstania związany był z Bogiem. Tym Bogiem, którego my uwielbiamy dzisiaj, bo innego nie mają. Oni nie widzieli, ponieważ nie żyli. Nie słyszeli, bo nie żyli. Nie mogli iść w tym kierunku, bo nie żyli. Ale kiedy Chrystus przechodził przez tę ziemię, ludzie zaczynali być wskrzeszani z martwych. Wskrzeszani z martwych. Zaczęli żyć dla Boga. Oprócz tego oczywiście fizyczne wskrzeszenia też były. Ja ich nie neguję. Ani im nie zaprzeczam, bo one były. Ale przesłanie Ewangelii dla nas dzisiaj ma sens dzisiejszy, a nie sens przed 2000 lat. Ponieważ Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On się nie zmienia. Moc Jego Słowa się nie zmienia. Ona jest taka sama. I kiedy Chrystus chodził przez Samarię, Judeę, Jerozolimę i inne okoliczne miejscowości, kiedy przepływał przez jezioro Genezaret, On robił rzeczy wspaniałe w tamtym czasie. Ale jeżeli my czytamy, że On się nie zmienia, On robi również to dzisiaj. On dzisiaj chce, aby nasze uszy były otwierane. On dzisiaj chce, żebyśmy zaczęli widzieć. On dzisiaj chce, abyśmy zostali oczyszczani, przywracani z powrotem do społeczności. Do społeczności z Bogiem, ale również do społeczności z braćmi i siostrami. Ewangelia mówi o tym, że jest przywracanie i oddawanie z powrotem w dobre miejsce, tam gdzie jest Boża obecność. Ewangelia nie mówi nic o wyłączaniu, ale mówi o pozyskiwaniu, odradzaniu na nowo. Ewangelia pokazuje, że my mamy wracać, mamy powodować, aby ludzie wracali, aby byli uzdrawiani, aby to, co gdzieś w nich nie działa, uszy zostały zamknięte, albo oczy są ślepe, albo serce już nie bije, albo w ogóle są w takim miejscu, że lepiej, żeby do nas nie przychodzili. Wiecie, ja kiedyś sam zrobiłem z siebie trędowatego człowieka. I nawet mówiłem, ja się czuję jak trędowaty, jak mnie tam elimowcy, czy którzy spotykali. Dlaczego? Ponieważ ja, wiecie, ja paliłem na koniec mojego palenia 3 paczki dziennie. I tak cuchnęłem fajkami, że ja sam czułem. To jest prawie, że nienormalne. I jak ja widziałem ludzi, którzy są wierzący z tego czy z tamtego kościoła, to ja przychodziłem na drugą stronę ulicy, żeby tylko nie poczuli. Zawsze przy sobie nosiłem paczkę gum Orbit w pastelkach. Zawsze. To było non-stop. Myślałem, że nikt nie wyczuje. To wyczuli z kilometra. Ale ja sam zrobiłem z siebie trędowatego człowieka. I potem zaczęto tak mnie traktować. Zacząłem być obcy, na granicy. Ja zrozumiałem, że ja sobie zrobiłem to sam, bo ja mogłem pójść i powiedzieć: słuchajcie, pomóżcie mi, ja potrzebuję, żebyście się modlili. Może nie odczuwałem tego, że Ewangelia mówi o tym, żeby przywracać. Może moje serce tego nie widziało, na pewno byłem głuchy i ślepy. Ale Biblia jest niezmienna, może Słowo jest niezmienne. Ubogim zostaje zwiastowana Ewangelia. Wiecie, zostałem poza kościołem. To jest to, co mówiłem na początku. Byłem sam jak palec. Nie mogłem się do nikogo zwrócić. Nawet mój kuzyn pastor mnie odpisał. Byłem tak ubogi. Biblia do mnie nie mówiła. Bóg do mnie nie mówił.
Nie docierała do mnie prawda. Ale stała się rzecz taka jak wówczas. Boży Duch przeszedł obok mnie wtedy w sklepie w nocy i została mi zwiastowana Ewangelia. On mi powiedział, ja jestem. Ja powiedziałem wcześniej, jeżeli jesteś w ogóle. On odpowiedział, ja jestem. W ten sposób wskrzesił mnie z martwych. Ja dziś mogę być tu z wami. Ja dzisiaj mogę patrzeć w tył na swoje życie jako coś, czego, coś, co jest niebyłe już. Ponieważ zostało obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Ja chcę jeszcze dalej pójść. Proszę was, abyście otworzyli pierwszy list do Tesalonicza. Piąty rozdział. Nie wiem, jak długo macie zwyczaju tutaj słuchać Bożego Słowa. Tak długo, jak mamy coś do powiedzenia i do słuchania. Nie ma ograniczeń. To można mówić do końca 2075 roku. Tak mówię, jak często będziemy jeździć. Super. Piąty rozdział listu do Tesaloniczan, pierwszego listu do Tesaloniczan. Moi drodzy, Jan Chrzciciel przyszedł, aby zwiastować przyjście Jezusa Chrystusa. Zgodzicie się ze mną? No tak. On przyszedł zwiastować tego, który czynił różne rzeczy. Te dobre, wspaniałe rzeczy, o których mówiliśmy. I kiedy to wszystko dokonało się na Golgocie, kiedy on został zabrany do swojego Ojca w niebie, została posłana Ewangelia do ludu przez apostołów. I jednym z takich fragmentów jest fragment z pierwszego listu do Tesalonicza, z piątego wersetu, rozdziału, który mówi o tym, że ten sam Pan Jezus ponownie przyjdzie. I to jest wspaniała nowina. To jest taki epilog, to jest takie podsumowanie wspaniałej nowiny. Jan zapoczątkował, powiedział, że przyjdzie Jezus i to się stało. A apostołowie kontynuują i mówią, on powróci. Po co byłoby nam to wszystko, gdyby nie nadzieja, że Chrystus powróci po swój Kościół. Jesteście Kościołem, bo on chce wrócić po was, po mnie. Bo każdego człowieka, który na tej ziemi wzywa jego imienia, niezależnie jak się nazywa, do jakiej należy denominacji, kościoła, koloru skóry, wykształcenia, bogactwa czy biedy, niezależnie. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. A to od pierwszego wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak wóle na kobietę brzemienną i nie umkną. A wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Czy to nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy się do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł dla nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. My kochani, ja bym chciał, żebyśmy się przyjrzeli temu tak troszeczkę. A więc ten pierwszy, te pierwsze trzy wersety. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Przeanalizujmy tak króciutko ten fragmencik. Apostoł Paweł postanowił nie pisać do zboru w Tesalonikach, kiedy może się Pan Jezus pojawić. I mówił, sami bowiem dokładnie wiecie. A więc apostoł Paweł był przekonany, całkowicie przekonany, że zbór w Tesalonikach, Kościół w Tesalonikach jest przygotowany na przyjście pańskie.
On był przeświadczony o tym, że ludzie tam w tym kościele, w tym zborze czuwają. Co to znaczy czuwać? Nie znaczy siedzieć bez przerwy w takim miejscu i teraz, bo już byli tacy, takie były ruchy, którzy zgromadzali się w jednym miejscu i czekali na przyjście Pańskie. To nie, nie tam. To nie tam. Czuwanie polega na tym, że ja mam cały czas relację z Bogiem, moją osobistą. Bo to, że będziesz siedział ze swoim bratem czy siostrą, ba, nawet mężem czy żoną i czekał, nic ci nie da, jeśli twoja osobista relacja z Bogiem nie będzie dobra. Nic ci nie da, że będziesz siedział w kościele 24 godziny na dobę przez całe swoje życie i przyjdzie Jezus i ty w tym kościele zostaniesz, a ten, który w nim nie był, no, będzie u Boga. I ty mówisz, o, ja taki święty Bóg jest i sprawiedliwy. Nie. Czuwanie to jest moja relacja z Bogiem. To jest moje przyznawanie się przed Nim. Panie, ja dzisiaj ten mój dzień, no, wybacz. Znowu się wściekłem, znowu coś zrobiłem złego. Może ja walczę z tym, ale nie zawsze się mi udaje. Ja dziękuję Ci, że krew Jezusa Chrystusa obmywa mnie z grzechu. Ja mogę do Ciebie przychodzić. Jeżeli robisz to każdego dnia, to nagle się okaże, że Twoje życie, Twoja modlitwa zawiera coraz mniej elementów, z których się musisz spowiadać. Ponieważ to, że to robisz samo z siebie, zaczyna Cię oczyszczać. Przychodzi Boże Słowo do Twojego życia, a Biblia mówi, już jesteście czyści dla Słowa, które Wam zwiastowałem. Ponieważ jeżeli Ty wiesz, że masz to robić, to Boże Słowo przychodzi do Twojego życia i Cię oczyszcza. To jest czuwanie. I Paweł wiedział, że w Tesalonikach nauczanie w kościele, w tym zborze, tam było wiele setek ludzi. Jest prowadzone w ten sposób, aby ludzie zwracali się każdego dnia do Boga. Aby czuwali. Aby byli z Nim w przyjacielskich stosunkach. Ty nie musisz, ja nie muszę być w stosunkach z Bogiem jak, nie wiem, jak służący do Pana i nie mogę się zwrócić, bo przebacz. Gdy do kamerdynera, żeby powiedział Bogu, że chce przyjść. Ja nie muszę tego robić. Wiecie dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział, nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. Jeżeli ja mam przyjaciela, mogę w każdej chwili przyjść do niego i powiedzieć, słuchaj stary, potrzebuję pomocy. Słuchaj, przepraszam cię, no. Słuchaj, zachowałem się w górę. Mogę przyjść i mu powiedzieć. Mogę powiedzieć, słuchaj, przyjacielu kochany. Ja potrzebuję, abyś dziś mnie spał. Potrzebuję, abyś mi pomógł z czymś się zmagać. Wiesz, przepraszam, że miałem złe myśli na ten temat. Wiesz, moje serce jest smutne, bo ktoś mi zrobił krzywdę. Ja mogę przyjść do mojego Boga w taki sposób, powiedzieć, Panie? Ja mówię, Panie, ponieważ mój szacunek, jaki powinienem do Niego mieć, nie korzysta w taki bezwzględny sposób z tego, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale ja wiem, że to jest mój przyjaciel. Moje serce tego wie. Ja mogę przyjść i powiedzieć, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję, żebyś Ty odnowił moje życie. Ja potrzebuję, żebyś mi wybaczył to czy tamto. Potrzebuję, abyś mnie dotknął zdrowia. Potrzebuję, abyś mi otworzył uszy. Ja chcę zobaczyć coś. Ja potrzebuję w jakiejś dziedzinie życia zmartwychwstać. Coś nie działa jeszcze w moim życiu. Coś jest martwe. Ja mogę do Niego przyjść i On to uczyni. To jest czuwanie, kiedy ja wiem, że mogę przychodzić. Trzeci werset mówi, jak gdy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich taka zagłada, jak byłem na kobiety brzemienne. I nie mówią. Wiecie, to się tak bardzo jakby nie do końca nam wizualnie z Bogiem zgadza. Bo przecież Bóg jest Bogiem pokoju i chce, żeby Jego dzieci były w pokoju i bezpiecznie żyły. A tutaj jest napisane, kiedy będziecie mówić, że jesteście bezpieczni, macie pokój, wtedy Bóg przyjdzie. Ale Bóg przyjdzie. No kochani, bo to o co innego chodzi. Kiedy świat zacznie mówić i on mówi, o jest mi super, ja jestem bezpieczny, ja mam kasę w kieszeni, robotę mam, jak nie, to do Anglii pojadę, albo do Hiszpanii, albo gdzieś tam w porządku, jest wszystko, jest wspólna Europa, wspólny świat za chwilę będzie, jest nam bezpiecznie, fajnie i w ogóle super. Jest pokój na świecie. Wtedy okaże się, że ten pokój, to bezpieczeństwo jest pozbawione Bożej obecności.
Bo to nie o tym pokoju, nie o tym bezpieczeństwie mówi to słowo. To wtedy, kiedy ludzie będą się mieli już tak super i dobrze, zapomną o Bogu, Jezus ich zaskoczy. Dlatego to jest przestroga dla nas, abyśmy my wtedy, kiedy dorabiamy się czegoś w życiu, kiedy nasze życie się zaczyna dziać dobrze, kiedy w końcu jesteśmy spokojni, o, dzieci się już pożeniły na przykład, no, tak możemy odpocząć, pojadę na Bahamy. Wiecie, ja tak do mojej żony mówię, jak tylko oni wyjdą z domu, to my fru na Kanary. Ja zacząłem myśleć takimi kategoriami. A teraz jest coś innego, bo mówimy, wiesz, jak już skończymy ten trud wychowania dzieci, my się usamodzielnią, wtedy będzie nareszcie czas na służbę. Wtedy będzie mnie stać, żebym mógł się zająć tylko tym. I ja wiem, że Bóg mnie prosił na Kanary, żebym odpoczął. Bo tak jest. Bo mój Bóg taki jest. Takiego Boga poznałem, który odpowiada w niesamowity sposób. Dlatego, moi drodzy, kiedy nasze życie zaczyna się układać, zaczyna być fajnie, poznałem żonę, o, super, dobrze, dobrze leżą. Biblia mówi, nie zapominaj o tym. Nie zapominaj o Bogu wtedy, kiedy jest ci dobrze. Wtedy, kiedy mówisz, o, już się mam super teraz. Sielankę. Wtedy właśnie przestań myśleć w taki sposób, tylko myśl o Bogu. Czuwaj. Dziękuj Mu za to. Jak nie masz już o to prosić, to po prostu dziękuj. Boże, ja Ci dziękuję za moją fajną żonę, dziękuję Ci za dobrą pracę, dziękuję za konto, dziękuję za mieszkanie, za dom. Zachowujmy się wbrew polskiemu przysłowiu, jak trwoga do Boga. Wbrew. Wtedy, kiedy jest nam dobrze, też chodźmy do Boga. Bo wiecie, jak zacznie się źle, to Wy z tym Bogiem będziecie. Bo jak to komuś jest źle i ma wrócić do Boga, to jest mu jeszcze ciężej wrócić do Boga. To wiele, wiele ciężej. Nie to się wynalazło. I mogło się nigdy nie ziścić. My kochani, czytajmy trochę dalej. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Do tego miejsca. Szybko rozważmy to. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności. Paweł mówi do ludzi w Tesalonikach, że nie są w ciemności. To znaczy, on miał świadomość i pewność tego, że ci ludzie naprawdę mają świetną relację z Bogiem. I on jakby pokazuje, wy nie jesteście w ciemności, was nie zaskoczy przyjście Chrystusa, was śmierć nie zaskoczy. Wiecie, niektórzy mówią, a to Chrystus, kiedy przyjdzie, jeszcze się musi tyle rzeczy, objawienie otwierają, Daniela otwierają, mówią, tyle rzeczy się musi jeszcze wydarzyć. A ja się pytam, a co będzie, jak na przykład, nie wiem, zawał cię złapie za 15 minut. Czy dla ciebie nie będzie to przyjście Chrystusa? Będziesz czekał na to, co się wydarzy potem, ale już nie będziesz miał możliwości zrobić niczego. My czasami odsuwamy przyjście Chrystusa w taką siną dal, że niepotrzebne nam jest być gotowym. Bo kiedy on tam przyjdzie, 2000 lat czekają i nie przyszedł, to jeszcze 2000 następne będą czekać. Jeszcze nie było III wojny światowej, jeszcze nie zbudowali w Jerozolimie świątyni, jeszcze nie było wielkiego ucisku, jeszcze są dolary amerykańskie, a Niemcy mają funty, a ma być w Biblii jedna waluta. Bo, ojej, to za mojego życia nie będzie. Słyszycie takie rozmowy? Bo ja często. Ale za mojego życia przyjdzie mój koniec. I co wtedy, kiedy nie zdążę się przygotować? Co wtedy? Wiecie, miałem taką smutną historię w moim życiu, kiedy miałem 9 miesięcy. 9 miesięcy wcześniej się urodziłem, życie się zaczęło dla mojej mamy, dla mojego ojca i ona nagle umarła. I nie została potem. Ona nie przyjęła Jezusa. Ona mówiła, ja mam czas. Jej było zwiastowane słowo, bo mówię, ja mam czas, ja jestem młody. Moja mama zmarła, jak miała 19 lat. Wiecie, 35 lat obwiniałem się za jej śmierć. Ponieważ zmarła z powodu piersi. 30
To było 40 lat temu, 41 lat temu. Oni mnie nie znali medycyny jakby dzisiaj. Dzisiaj wezmą pompkę, coś megalowego, wyczyszczą kanały piersia i gotowe. Ale 41 lat temu moja mama bolało, więc brała leki przeciwbólowe. A bo jeszcze bardziej bolało, to była silniejsze leki przeciwbólowe. I to był koniec. Drugiego dnia mój ojciec się obudził, jego żona chowała. Była matka. Nie wiem, 9 miesięcy. Ona mi mówiła, że Jezus przyjdzie, ojej, ja mam dopiero życie zaczyna. To była bardzo przykra sytuacja w moim życiu. Ponieważ 35 lat nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Ponieważ życie sam wewnętrznie się oskarżałem. Dlatego wiem dzisiaj, to był powód, dlaczego byłem arabem, dlaczego taki, śmaki, owaki. To był powód, dlatego że ja nie miałem przebaczenia wewnątrz i miłości tej, którą powinienem mieć. To był taki epizod z mojego życia. Chciałem się wam o to powiedzieć, że Chrystus mówił przez swoich słów, przez Pawła, przez Piotra, przez apostołów, przez dzisiaj usługujących, przez słowo, które czytasz, przez twoje własne myśli. On mówi, jeżeli ja jestem w twoim życiu, to ty nie należysz do nocy. Jesteś światłością. Apostoł Paweł wiedział, że jeżeli ludzie w Tesalonikach mają relację z Bogiem, to ten dzień ich nie zaskoczy. Nawet jeśli by nagle świat się skończył, nagle umarli, czy cokolwiek innego się stało, to ten dzień ich nie zaskoczy, bo oni są w relacjach z Bogiem. I dalej mówi, wy zaś jesteście synami światłości. Jesteście synami dnia. A potem przed to nie śpijmy. Ale chciałbym wam jeszcze przeczytać 10 werset, który jest zaprzeczeniem tego, co już czytaliśmy. Który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z nim żyli. Widzicie? A mówi, nie śpijcie, a tu czy śpimy, to i tak wszystko w porządku. Ponieważ Paweł powiedział w ten sposób, jeżeli czuwasz w swoim życiu, w relacji z Bogiem, to w tej relacji nie zasypiaj. Po prostu żyj cały czas, nie komaruj. Po prostu żyj. Nie śpij w tej relacji. I wówczas, czy śpisz, tak fizycznie, czy nie, czy jesteś w pracy, czy cokolwiek, to ten dzień cię nie zaskoczy, ponieważ Jezus się obudzi, powiesz, kochany, przyszedłem. Po ciebie właśnie. Jesteś w pracy. A on powie, zobacz tę maszynę. O. Jesteś z żoną. Tylko na kolację. Jedzie wspaniałą kolację przy świecach. On przyjdzie i powie, chodźcie. Wcale nie modliłeś się w tym czasie. Byłeś z żoną w intymnej sytuacji, albo w fabryce. A bo spałeś smacznie w pomocy, czy po dyżurze, czy po pracy. Jezus mówi, chodź. Ponieważ twoja relacja z nim jest cały czas żywa. Tu jest dużo o piciu i wtedy, czy to nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To wcale nie chodzi o takie pijaństwo. Ten werset nie mówi dosłownie o takim piciu. Ten werset mówi o trzeźwym spojrzeniu, a więc jest to przyrównanie troszeczkę do człowieka, który może być pijany. Wiecie, człowiek, który jest pijany, jest mu wszystko jedno. Jest mu obojętny. Człowiek, który jest pijany, ale jak upadnie, to mnie bardzo mi się to zdarzy. Ja w takim przypadku nieraz widziałem. Człowiek, który jest pijany, nie patrzy w przyszłość. Człowiek, który jest pijany, nie ma odpowiedzialności w sobie. Człowiek, który jest pijany, nie ma jakby czasami nawet takiej moralności, takiego czegoś, co mamy my na co dzień. I apostoł Paweł mówi o tym. Bądźmy trzeźwi, a więc patrzmy w przyszłość. Zobaczmy konsekwencje naszych czynów. Człowiek pijany nie potrafi mieć uczuć, bo one są czasem irracjonalne. Mój ojciec jest alkoholikiem. Albo beczał, albo powiedział mi, że mnie nienawidzi, albo jeszcze coś. To zupełnie nic drugi, nic bez drugiego. Człowiek pijany czasem nie kontroluje tego, co robi.
Czasem zrobi coś bardzo złego i potem nie wie, co zrobił, a w sądzie mu nie chcą uznać okoliczności nawiązujących. A apostoł Paweł mówi, bądź odpowiedzialny za to, co robisz. Miej uczucia takie i dawaj je tak, jak powinieneś dać. Nie dawaj zakłamanych. Nie pokazuj zakłamanego swojego oblicza. Jeszcze człowiek pijany to jest człowiek, który chodzi tak dziwnie czasem, nie? To znaczy, a Bóg mówi, ja chcę, żebyś szedł taką drogą, żebyś się nie przewrócił. Ten nogi mnie złamał nosem, jest trzaskiem. On mówi o takiej trzeźwości, żebyśmy byli ludźmi, którzy idą prostą drogą, którzy widzą dobrze, którzy nie widzą trzech kierunków i tak dalej. Którzy są odpowiedzialni za to, co robią, a więc nie ponoszą konsekwencji za głupotę, której wcale nie chcieli zrobić. To mówi apostoł Paweł. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Jeżeli nasze życie jest właśnie takie, że zachowujemy się w naszym duchowym życiu, w życiu z Bogiem jak pijani, to znaczy, że gdzieś nasze życie jeszcze jest w nocy. A Chrystus nie chce, żebyśmy byli w nocy. On przyszedł wyrywać to, co zostało w noc wciągnięte przez diabła. Apostoł Paweł mówił o Tesalonikach, wy jesteście synami dnia. Ja chcę dzisiaj wam powiedzieć, wy, którzy słuchacie Bożego Słowa, wy, którzy przyjęliście Jezusa Chrystusa, jesteście synami dnia. Nie pozwólcie sobie na to, aby w was były rzeczy, które nie należą do dnia. Bądźcie trzeźwi, czujni. Mówię o trzeźwości tej naszej wewnętrznej. Aby Boży Duch mógł wykonywać pracę. Aby Boża obecność w waszym życiu dawała wam radość i pokój. Ponieważ 9 werset. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niezależnie gdzie byłeś, co robiłeś i jaki jesteś, jak wyglądasz. To, że jesteś w tym miejscu, to jest świadectwo na to, że Bóg nie przeznaczył ciebie na gniew. Rozumiecie wspaniałość tego słowa? Wielu ludzi tutaj nie ma. Wielu ludzi świadomie odrzuciło Boga. Wielu ludzi chodzi pod tą kamienicą i w ogóle nie chce nic słyszeć i mówi o was, o to są czuby. Tak, sekciorze, albo jeszcze coś innego. Taka jest prawda. Ale to, że jesteś tutaj, to znaczy, że Bóg przeznaczył ciebie na zbawienie. Nie na gniew. Nie zostałeś przeznaczony, żeby się Boży gniew na tobie ziścił. Ale to, że jesteście tu, każda rzecz, każda osoba po kolei. To jest znak i świadectwo Jezusa Chrystusa, że Bóg nie przeznaczył was na gniew. Ale przeznaczył was do zbawienia. I ostatni werset, jaki chcę dzisiaj przeczytać. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Apostoł Paweł znał Tesaloników. I on mówił, napominajcie się, budujcie, co też czynicie. Po co oni mówili, że mają coś robić, co i tak robili. Apostoł Paweł pokazał, to jest dobra rzecz. Wiecie, co to znaczy biblijne napomnienie? To nie jest Henik? Źle koszulę zapiąć. Źle jesteś ubrany dzisiaj. Powinieneś być w białej koszuli. Jak jeszcze raz tak przyjdziesz, to już nie masz tu po co przychodzić. To nie jest biblijne napomnienie. Biblijne napomnienie zupełnie z czego innego się wywodzi. Biblijne napomnienie jest takie. Henik, masz wspaniałą koszulę. Taką wspaniałą koszulę. Będziesz tak pięknie wyglądał, jak ubierzesz białą. Ja go zbudowałem i napomniałem za jednym zamachem. Zobaczcie, nie mam krawata. Biblijne napomnienie jest pokazaniem drogi i pokazaniem tego, że ten człowiek, jak będzie na tej drodze, będzie łach. Będzie kimś szczególnym Bogu. Można łupnąć człowieka w łeb Bożym Słowem. Wiecie, Słowo zabija. Jeżeli wyciągnęlibyśmy słowa z tej księgi
i zaczęli rzucać każdy w siebie po kolei, znajdziemy w każdym z nas winę i grzech. Znajdziemy. Znajdziemy. Ale Boże, tu mówi coś innego zupełnie. Pokażcie sobie drogę wzajemnie. Napominanie to jest pokazywanie drogi. Jeżeli ktoś nie przyjmuje, sam wpisuje się na gniew. Jeżeli przyjmuje i stara się robić, dostępuje zbawienia. I to jest właśnie to. To, co Bóg chce dziś dla nas. I On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. I ja wierzę w takiego Boga. To jest Bóg, który otwiera uszy, otwiera oczy. To jest Bóg, który chromy stabilizuje krok. To jest Bóg, który dotyka kręgosłupów. Amen? Amen. To jest Bóg, który daje życie w miejscach, w których go nie ma. Zmartwychwstaje. To jest Bóg, który ożywił Jezusa Chrystusa. Wzbudził go z martwych, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja wierzę w to, że modlitwa sprawiedliwego jest wysłuchiwana. Że jesteś Bożym dzieckiem i masz z nim relację, jesteś sprawiedliwy. Możesz przychodzić do Boga z każdym problemem i On zna odpowiedź. On ma odpowiedź. Również wierzę w to, że kiedy bracia czy siostry, kiedy dwóch lub trzech jest w imieniu Jego, tam On jest. Ja również wierzę w to, że gdzie dwóch lub trzech uzgodni jakąś swoją prośbę i przyniesie ją przez Boże obliczu, może spodziewać się odpowiedzi. Ja również wierzę, że każdy człowiek, który słyszy Ewangelię, a jego serce Boży Duch otwiera, może przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i w tym momencie rozpocząć nowe życie. Jego Duch zostaje wzbudzony i On żyje.